Znajdujemy się na starcie 8 rajdu polarskiego Babie Lato w Górach Opawskich. Jak widać, spore zainteresowanie, ponad 850 zgłoszonych uczestników. Zaproponowaliśmy dwie trasy. Trasa rowerowa długości około 22 km, która przebiega częściowo po terenie Republiki Czeskiej z dwoma punktami kontrolnymi w Złotych Młynach oraz w hotelu Aspen w Podlesiu, gdzie w hotelu Aspen w Podlesiu przygotowano również paśnik turystyczny, gdzie rowerzyści będą mogli posilić się przed wyruszeniem na dalszą trasę. Trasa piesza długości około 3 km, również z punktem kontrolnym w Studni Jakubowej. Wiele postaci bajkowych, bo w klimacie bajkowym w tym roku proponujemy trasę głównie dla najmłodszych uczestników, dla przedszkolaków, dla uczniów szkół podstawowych. Później wielki piknik turystyczny w ośrodku Banderosa, gdzie przy wspólnym ognisku, przy poczęstunku przeprowadzimy liczne gry, zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Myślę, że duży wpływ na tą frekwencję ma pogoda, która dopisuje nam już od 8 lat i z tego również się cieszymy. Wielka praca wielu wolontariuszy, blisko 150 osób zaangażowanych bezpośrednio w pracę, uczniowie zespołu szkół w Głuchołazach, którzy przygotowali trasę pieszą, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego odpowiadający za liczne biura startowe, członkowie naszego klubu KTUKOL Głuchołazy, wiele organizacji, stowarzyszeń, sponsorów, gmina Głuchołazy, Urząd Marszałkowski w Opolu czy Starostwo Powiatowe w Nysie. To są instytucje publiczne, które nas wspierają, a tak powiedziałem, wielu innych wolontariuszy przychylnych naszemu wspólnemu działaniu pod nazwą Babie Lato w Górach Opawskich. Można. Później to jest braciszek. Mamusiu, ona woła, mamo! Mamusiu!